Jeszcze raz tu pani przyjdzie do mnie i od, zrobi taką pani sytuację. Jaką? Słyszy mnie pani? Ale proszę panią. Przychodzi pani tutaj, przychodzi pani tutaj do mnie z telefonem, daje mi pani telefon. Od, kto to był? Pytam się, kto to był. Wnuczka. Kto to był? Wnuczka. Tak, wnuczka? Tak. To ja zapraszam tą wnuczkę tutaj do siebie i to jest ostatni raz, kiedy mi pani dała telefon, bo nie będzie takich sytuacji, że wy przychodzicie i chcecie mi narobić bagna przed moją szefową. Koniec. Ale kto pani chce bagna narobić? Pani. Ja się nie znam na tym, więc... Aha, pani się nie zna? To czemu pani tu przychodzi? Bo ja po prostu wiem, co wnuczka potrzebuje, bo tu była... To niech tu sobie wnuczka przyjdzie sama. Dobrze, proszę pani, przyjdzie sobie. Jak pani po prostu podchodzi w ten sposób do... Ja podchodzę? No ja zadałam pytania wszystkie. Jaki pani wnuczka chce żel? Ona nie wie. A jak zadałam pytanie, jakie chce pilniczki, powiedziała 180 na 150. Więc jej grzecznie powiedziałam, że takich pilniczków nie ma. Więc co mi chcecie zrobić? Co mi chcecie zrobić? No proszę pani, no, pani po prostu... W tej chwili to pani przesadza. Ja przesadzam? Tak. Okej. Okay. Sewinka, za chwilkę, bo jestem w sklepie na razie. Zadzwonię do ciebie za chwilkę, dobrze? Ja jestem tutaj w Wigilio na tym, na podłężu, tutaj koło poczty. No, a co się stało? A co się stało? Ale gdzie koło sklepu, kochanie? Zaraz, co jeszcze? Nie, muszę jej spytać w takim wypadku, bo... Ona ma malutkie dwoje nie dzieci. Nie interesuje mnie to. Pani przyszła... Nie, pani przyszła do mnie tutaj i robi pani sceny. Nie, tak, ja nie robię daje pani... mi pani telefon, gdzie ja tak naprawdę wcale nie muszę tego telefonu od pani brać. Słuchaj, te 100 na 180... Ale nie, Roxaka, no na szczęście jest monitoring, który wszystko nagrywa. Dobrze, proszę wszystko. Panią. Ale ja i moja szefowa zobaczy sobie tą całą sytuację. Dobrze, począwszy proszę. Od tego, jak pani tu weszła, jaka była początkowo moja rozmowa grzeczna, kulturalna. Ale ja troszkę czym do pani mówię. Pani? Pani ja, tak. Ja mówię do pani, mówię. Pani, okej, okay, pani się odzywała grzecznie, ale pani wnuczka nie przez telefon. Ona ma taki głos po prostu... Pani wnuczka się... była niemiła i sapała do mnie przez telefon. No i no... Dobrze, Roxanka, test 100 na 180, tak? Więc skończyło się. Wy myślicie, że będzie tutaj przychodzić... Dobra, tylko te pilniczki czy jeszcze... I robić mi jakieś bagno i potem dzwonić do mojej szefowej dobra. I mówić, że dobra, ja jestem niemiła. Kartą zapłacę za te pilniczki. Nie wiem, czy panią obsłużę. Aha, nie obsłuży mnie pani. Jak mnie pani przeprosi za tą sytuację, panią odsłużę. Ale za co ja mam panią przeprosić? Pani ma mnie przeprosić za to, że tu pani przychodzi... I robi mi takie bagno, a potem dzwoni pani do mojej szefowej i mówi, ja w życiu nie że jestem nikogo... złym pracodawcą. Proszę panią, ja w życiu do nikogo nie zadzwoniłam na jakiegoś pracodawcę, bo sama byłam pracodawcą i wiem, że po prostu... Czy mnie pani przeprosi za to, co ale pani przeprosiła? Ale za co? Za tą sytuację. Ale za jaką sytuację? Za wnuczkę mnie pani przeprosi. Ale proszę panią, ja... Przeprosi mnie pani za wnuczkę, czy nie? Nie, jak ja mogę za wnuczkę zaprosić, jak ja... Nie sprzedam. Przeprosi mnie pani za wnuczkę i jesteśmy kwita. Ale proszę panią, ja... Przeprosi mnie pani za wnuczkę i jesteśmy kwita. Już się uspokoiłam. Ale proszę panią, ale to... Ale słyszy mnie pani? Jest pani człowiekiem? Ja jestem człowiekiem i... No to mnie pani przeprosi. Ale jak ja mam panią przeprosić za coś, czy jak wnuczka pytała o po prostu, skoro pani tu i jest... I widzisz Mary? Się... Widzisz Mary? Pani... Widzisz Mary? Widzisz Mary? To nagrałam. I żebyś teraz, Mary, wiedziała, jakich masz, kurwa, klientów i kogo, kurwa, mi tu, kurwa, podsyłasz. Dzięki.